Jeżeli nasze przypuszczenia i skojarzenia z owym budynkiem są słuszne, to było to miejsce, gdzie wewnętrznej bramy, prawda? Było to załamanie, rodzaj ujęcia bramy, a to alter ego, czyli druga symetryczna część była, znajdowała się poza chodnikiem, pod chodnikiem, zakładając, że ówczesny prześwit tej bramy to było powiedzmy 4 metry, bo pewnie nie były z różnych powodów, żeby tam za dużo nie mogło się wcisnąć. I jak widać, ona jest, to załamanie bramne jest szersze, zdecydowanie 20-30 cm od samego muru, no, umocnione bardzo solidnie, krzepliwie głazami, ale też proszę zwrócić uwagę, że nie jest to pozostałość muru, tylko pozostałość samego fundamentu. Jego wykonanie polegało na tym, że na ławie fundamentowej robiono, często na szerokość dwóch cegieł, robiono obramienie i ze względów oszczędnościowych środek wypełniano gruzem, zaprawą, kamieniami, no, powiedzmy sobie śmieciem, który był do wykorzystania, dopiero na tym poziomie, od tego poziomu wznoszono właściwy mur. Także to jest ta część wyłamana pod kątem prostym, natomiast tutaj warto zobaczyć, zajrzeć do nory, do wykopu, który pokazuje nam wymurowany z ręki fundament, który, tak jak mówię, tutaj się kończył, i proszę zwrócić uwagę na liczo tego, że to jest nadal ułożone przypadkowo, bardzo czasami z miejscem pokrytym dziurami wypełnionymi zaprawą. Zresztą tej zaprawy wapiennej spajającej jest bardzo dużo, ale układ tych cegieł jest chaotyczny, jest nieregularny. Potem dopiero już wznoszono regularny mur. Natomiast liczo tego fundamentu, no, jakby pokazuje nam regularność. To jest, proszę zwrócić uwagę, to jest charakterystyczny dla czasów średniowiecza jeszcze wątek muru, czyli sposób układania cegieł. Wozówka, główka. Wozówka to jest ta część, która dłuższa cegły elewacji, a główka to jest ta poprzeczna. No i na dole jest odsadzka oczywiście, od której się ten właściwy fundament zaczyna, a poniżej odsadzki widzimy właściwą ławę fundamentową. Teraz bardzo dobrze, bo mamy dobre światło. Widać powrzucane kamienie luzem, powrzucane cegły, to wszystko jest przelane zaprawą wapienną, taką dosyć o konsystencji rzadkiej. I jeszcze na jedną rzecz warto tutaj zwrócić uwagę, niestety nie zwrócić uwagę, dlatego że dzisiejsza noc trochę nam pokiereszowała, pomieszała szyki. Generalnie to jest już końcówka, stopa ławy fundamentowej, ale ona wchodzi w pierwotny humus i dalej jest już calec, czyli no, nieruszona pierwotna skała, w cudzysłowie, na której to wznoszono. No widać nawarstwienia kolejne, bo oczywiście kolejne przesypania, kolejne warstwy niwelacyjne, kolejne jakieś warstewki sygnalizujące rozbiórkowe zniszczenia powodowały, że ten grunt się powolutku podnosi. Zgodnie z naszym życzeniem, z naszą sugestią, któremu władze miasta przyklasnęły, będziemy starali się doprowadzić do tego. On nie będzie zniszczony. Różnica poziomów powoduje, że zostanie przykryty, pewnie przykryjemy folią, zostanie przykryty tą zaprawą z tego suchego betonu i dopiero na to będzie rekonstruowana ta kostka nawierzchnia, która była. Natomiast no, warto by było, żeby to uczytelnić. Oczywiście nie ma możliwości, żeby, robi się czasami, ale raczej nie pod traktami jezdnymi, gdzie jednak ciężkie samochody jeżdżą, pancerna szyba i tak dalej, i tak dalej. Będziemy starali się, żeby, mając dokładny pomiar, uczytelnić zarys tego kawałka, no, czegoś obronnego, spełniającego swoją rolę niewątpliwie parokrotnie w dziejach miasta. Tyle tylko, że nie w klasyczny sposób, ale to na razie niech będzie naszą tajemnicą, bo to musi zostać uzgodnione i z władzami, ale przede wszystkim z firmą Brukarstwo Paweł i Daniel Gocowie, którzy wykonują całą tę inwestycję, i o tym trzeba koniecznie wspomnieć, a młodzi ludzie, młodzi w stosunku do mnie,
wykazują dużą elastyczność i zrozumienie dla najdawniejszej przeszłości, czego dzisiaj ze świecą szukać, oby więcej takich młodych ludzi. W każdym razie mamy już na to pomysł i nie będzie to tylko sam zarys zrobiony kostką, co wydaje mi się dosyć już siermiężne i takie proste. I wolałbym, żeby to było trochę inaczej, ale panów, jak tylko będziemy mieli akceptację władz miasta, to obiecuję, że poinformuję natychmiast. I będziemy mieli zrobiony już projekt przez koleżankę inżynier architekt, już jeszcze nie magister. Jest możemy zobaczyć ten projekt. A to nie projekt, to jest dokumentacja, to nie jest projekt. To jest oczywiście robienie inwentaryzacji w skali 1 do 20 na papierze milimetrowym, żebyśmy dokładnie szczegóły mieli, ale to nie ma nic wspólnego oczywiście z projektem. Projekt, na bazie tego będzie projekt zrobiony i to już koleżanka będzie wtedy.